Shalom i dzień dobry. W tym tygodniu czytamy Parashat Beshalach, która jest znana parasha tym, że w tej parszy naród Izraela jest wyzwolony z niewolnictwa w Egipcie, wychodzi z Egiptu, przychodzi do Morza Czerwonego. Jest ta znana powieść, w której Mojżesz dzieli Morze Czerwone, to znaczy Bóg dzieli Morze Czerwone, ale rękami Mojżesza. Naród przechodzi, potem nad wojskiem egipskim morze się zamyka. Naród się ratuje, no i summa summarum znane opowieści, znana parsza. Ale ja chciałbym się skupić nie na jednej z tych znanych opowieści. Raczej chciałbym się skupić nad pierwszym słowem naszej parszy. Nasza parsza w 13 rozdziale Księgi Wyjścia zaczyna się Wehaya beshalach paro et ha'am. I wydarzyło się, kiedy Faraon wysłał naród. Tak, chodzi oczywiście o naród Izraela i tak dalej. No i tutaj wszystkie tłumaczenia zawsze mówią, gdy Faraon wyzwolił, albo coś do tego podobnego, ale dosłownie stoi Wehaya beshalach paro et ha'am i wydarzyło się, kiedy Faraon wysłał naród. No i to troszeczkę dziwnie brzmi, skoro co znaczy, że on wysłał. Przecież on tyle razy dostał po głowę, to znaczy cały naród Mizraim, czyli naród egipcjański, tyle razy 10 plag dostał pod głowę, no to oczywiście, że naród żydowski mógł wyjść stamtąd. Dlaczego stoi, że Faraon wysłał naród żydowski? Jak również te pierwsze słowo Vayehi, albo i wydarzyło się, mówią nasi rabini, mówi tradycja, że każdy raz, kiedy opowieść się zaczyna ze słowem Vayehi, czyli i wydarzyło się, to jest zły znak, coś złego jest w tej opowieści. No, przykład par excellence jest oczywiście Księga Estery, która również zaczyna się Vayehi i wydarzyło się w imię Achashverosza, w dniach Achashverosza. No i w opowieści Księgi Estery to faktycznie prawie że wydarzyło się zupełne wymordowanie narodu żydowskiego. No i więc taki ogólny reguł istnieje, że kiedy opowieść się zaczyna ze słowem Vayehi, taka reguł, taka tradycja, że wtedy ta opowieść ma w sobie czegoś negatywnego. No i tutaj też to zadaje pytanie, przecież ta nasza parsza jest no super. To znaczy, naród jest wyzwolony z Egiptu, jest to cudo, kiedy Bóg dzieli Morze Czerwone, naród przechodzi, wojsko egipskie, które za nich gonią, topi się w Morzu Czerwonym. No, wszystko jest pozytywne. Dlaczego parsza się zaczyna ze słowem Vayehi, czyli i wydarzyło się, co, jak właśnie wspominałem, wskazuje na to, że jest czegoś niedobrego, czy coś zło jest w tej opowieści. Jeden z wielkich chasydzkich rebes, Simcha Bunim z Przysuchy, powiedział, przepraszam, powiedział w imieniu innego znanego chasydzkiego rebe, Menachem z Amszynowa, powiedział następujące. To Vayehi, to i wydarzyło się, to zło, co jest tutaj wskazane, to jest klipat Mitzrayim, skórka Egiptu. Midrasz opowiada, jak również wskazówka w tym wersecie, że pomimo to, że oczywiście naród wyszedł z Egiptu, jednak Midrasz opowiada właśnie, że Faraon tego narodu, naszych przodków, że on ich część drogą odprowadził też. I
że to wskazuje na ten fakt, że pomimo to, że naród wyszedł z niewolnictwa w Egipcie, pomimo to, że miał zostawić Egipt zupełnie i totalnie, i oczywiście fizycznie to zrobił, jednak klipat Mitzrayim, skórka Egiptu, tak jakby skórka na jabłko czy na pomarańczu, pomimo że się zdjęło, że wyciściło owoc, troszeczkę skórki pozostało, to samo tutaj, troszeczkę z Egiptu pozostało jako plama na narodzie żydowskim, pomimo to, że wyszedł. I to jest to Wajhi, to jest to i wydarzyło się. No i faktycznie myśląc o tym i czytając słowo tutaj Simcha Bunim z przysłuchy, jak to w ogóle może być, że faraon wysłał tego narodu? Że jak Midrasz mówi, że faraon albo Egipcjanie do jakiegoś momentu no, odprowadzili naród żydowski. No i pytanie polega na to, jak to może być, biorąc pod uwagę to, że tyle razy dostał Egipt po głowie, tyle razy Bóg, że tak powiem, udowodnił, że On rządzi sytuacją, przecież byłoby naturalnie, żeby naród żydowski sam wstał i wyszedł. To, że nasza parsza się nazywa Beshalach, dosłownie, kiedy wysłał tak faraon narodu Izraela, to jest wstyd dla naszego narodu, to jest wstyd dla naszych przodków. Pomimo to, że wielkie cuda się w tej parszy dzieją i masę pozytywnego, o czym oczywiście nie wolno zapominać, ale jedna plama, jedna skórka pozostała w tym, że faraon wysłał tego narodu. Że nasi przodkowie nie wstali sami i wyszli, jednak, pomimo wszystkiego tego, co oni widzieli. Oczywiście przesłanie dla nas, że nie wystarczy, żeby tylko twierdzić, że o, ja jestem religijnym Żydem, Żydem, który przestrzega mitzwot i robię więc wszystko, niby, co jest wymagane. Jest również u każdego człowieka pewna, można powiedzieć, plama asymilacji. To jest plama, która właśnie go przytrzymuje przy takim przekonaniu, że no skoro czy tak czy inaczej wyjdę z tego Egiptu, no to już wykonałem wyjście z Egiptu. To już nie ma znaczenia, czy faraon mnie wysyła, czy nie wysyła, ale będzie zrobione. Odpowiedź jest nie. To nie jest wystarczające. Nawet taka plama jest czegoś złego, czegoś, co trzeba wyczyścić. I dlatego również dla nas, nawet jeśli by moglibyśmy stwierdzić, że żyjemy na 100% według to, co halacha, to co prawo żydowskie od nas wymaga, musimy się jednak skupić, znaczy zastanawiać się nad tym, gdzie ewentualnie istnieje u nas pomimo pełne przestrzeganie mitzwot, gdzie nadal pozostaje jakąś plamę asymilacji i tą plamę spróbować wyczyścić. Dziękuję jeszcze bardzo.